Teatrze Rampa odbył się wernisaż wystawy projektów plakatów Wiesława Wałkuskiego, jednego z najważniejszych twórców plakatu artystycznego, kontynuatora Polskiej Szkoły Plakatu, autora ponad 200 prac publikowanych w Polsce i za granicą. Dzieła, które oglądacie, są wyjątkowe. W oryginale najczęściej ogląda się malarstwo. To jest dla mnie zaszczyt, ponieważ w tak wspaniałym miejscu mogę zaprezentować swoje prace. Takich wystaw praktycznie nie organizowałem nigdy w życiu. Na ogół są to wystawy plakatów, druków, natomiast nigdy oryginalnych projektów, czyli praktycznie malarstwa, które uprawiam, a które jest reprodukowane w formie plakatów. Prace Wiesława Wałkuskiego są zjawiskiem wybitnym, godnym prezentacji, pozwalają także zrozumieć zależności między twórcami tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. Jest to artysta o niesamowitej wyobraźni strukturalnej i wspaniałym warsztacie. Jego prace rozpoznawalne są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W Teatrze Rampa można oglądać zbiór całego dorobku artysty. To, co oglądamy, są to projekty, a projekty to oryginały. Rzadko pokazuje się oryginały, chyba że jest to malarstwo. Natomiast jest to plakat i rewelacyjny plakat. Przede wszystkim są to prace jakby skupiające się na człowieku, na zjawisku filmu czy teatru. Głównym motywem w twórczości Wiesława Wałkuskiego są twarze, ludzie i postaci. Ja uważam, że człowiek jest najbardziej interesującym motywem w sztuce, a jego twarz tym bardziej. Twarz to jest jakby dowód osobisty człowiek, prawda? Jakby esencja człowieczeństwa. Dobry plakat to jest ten, który po prostu porusza. Wiesław Wałkuski zaczął tworzyć w latach 80. Dziś ma już na koncie wiele nagród, m.in. Hollywood Reporter Key Art Awards czy Grand Prix Biennale Plakatu Polskiego. Jego prace cenione są i w kraju, i za granicą. Wiele z tych plakatów znam. No, on jest legendą plakatu. Plakat jest bardzo ważny, bo służy czemuś. To nie jest tylko wyzwanie artysty, który chce sobie coś stworzyć. Plakat jest sztuką użyteczną. Może jest nawet ważniejszy od innego przekazu. Organizatorami wystawy są Fundacja Epoka oraz Galeria Teatru Rampa, a jednym ze sponsorów jest Kancelaria Prawna Trusiewicz Siwko. Fundacja Epoka zajmuje się promowaniem sztuki współczesnej. Chcieliśmy szerokiej publiczności pokazać pracę Wiesława Wałkuskiego. Zawsze staramy się wybierać wernisaże, które są bardzo prestiżowe i tak właśnie myślimy o tym dzisiejszym. To dla nas zaszczyt, że możemy wspomóc fundację w tym wielkim przedsięwzięciu. Wystawa prac Wiesława Wałkuskiego towarzyszy Międzynarodowemu Biennale Plakatu 2012. Organizowana jest pod patronatem Muzeum Plakatu w Wilanowie. Można ją oglądać od 7 do 31 maja.